Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj przed Wami, przede mną, chłodzenie od firmy Arctic Liquid Freezer 2240 ARGB. Nowe wcielenie freezerów hmm, Arctica Liquidowych. Nowe wcielenie, ponieważ zmieniono wentylatory na wentylatory RGB. To jest główna zmiana. Czy coś się jeszcze zmieniło? To się okaże właśnie w tym teście, na który Was serdecznie oczywiście zapraszam. Rozwojowy model, a może tak naprawdę odnoga e, tego znanego, lubianego i cenionego przez Was i przeze mnie chłodzenia, jakim jest Liquid Freezer od Arktika moi drodzy. No, główna zmiana, jak powiedziałem na samym początku, to są wentylatory, dodano tutaj dwa. Znaczy wymieniono dwa wentylatory na wentylatory podświetlana RGB, co ciekawe blokopompa nie jest podświetlana w tym modelu. Występuje w rozmiarze 240, 280 i 360 mm, mówimy oczywiście panowie o rozmiarze radiatora. W komplecie wszystkie potrzebne zapinki, oprócz zapinki do soketu 1700, przynajmniej na razie bo ten sample przyjechał do mnie już jakiś czas temu. Możliwe, że te, które aktualnie schodzą z taśmy produkcyjnej, już będą miały w komplecie zapinki do 1700, czyli po, pod Adler i, najnowsze procesory Intela. I teraz... Uwaga, można sobie taką zapinkę dokupić. Kosztuje 7 dolarów na stronie Arktyka. niemieckiej stronie Arktyka. Można sobie zamówić. Wysyłka do Polski jest gratis. Jak ktoś potrzebuje, bez problemu przyjdą w ciągu kilku dni. Natomiast w komplecie do AM4, do wszystkich pozostałych interi, łącznie jest 1211 50XXX, więc standardowo cała gama. Do AMD dodatkowo ma możliwość mocowania z troszeczkę przesuniętym blokiem nad procesorem, ale to Wam za chwileczkę pokażę, jak będę to montować, też demontować z płyty głównej. Jest też pasta termoprzewodząca Arctic MX-5 w tubce, która wystarczy nam na pewno na kilka aplikacji. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Ano mamy gruby radiator, to do czego nas Arctic przyzwyczaił i to, co ja osobiście chwalę, bo producenci wszyscy na siłę dają slimowe radiatory i tak naprawdę niewiele to się różni od siebie. Natomiast tutaj mamy 38 mm mówiąc o grubości, chłodnicę, radiator aluminiowy. Nie można powiedzieć, żeby te finy, czyli płatki tutaj w chłodnicy były jakoś bardzo ciasno i gęsto upakowane. Ale jest gruby i to się chwali. Żaden inny producent z takich klasycznych ION nie robi IO na grubych radiatorach, a szkoda. Kiedyś robił korsarz w modelu H105, którego do tej pory jestem użytkownikiem i swojego chwale. Też była gruba chłodnica, gruby radiator, a to się przydaje. Odbija się to pozytywnie na wydajności całego układu chłodzenia. Rurki 45 cm w materiałowym oplocie bardzo źle się układają, niestety, ale też dlatego, że tymi rurkami oprócz samych przewodów. W których płynie ciecz, Poprowadzone są kable od dwóch 120 już fabrycznie zamontowanych po wyjęciu zapakowania wentylatorów na radiatorze i kable PWM, i kable RGB. To wszystko biegnie do blokopompy, którą podłączamy tylko jednym yy, jedną czteropinową złączką do wyjścia PWM fan CPU fan na płycie głównej. A druga złączka no, to jest trzypinówka od ARGB. Blokopompa jak zwykle. Mamy mały wentylatorek obracający się z prędkością. Do 3000 obrotów na minutę, który ma teoretycznie, ponieważ ma przestrzeń otwartą z trzech stron, chłodzić, dochładzać, może nie chłodzić, ale dochładzać nam sekcję zasilania. Co do tego jestem sceptyczny. Co prawda, te 3-4 stopnie faktycznie można urwać przy niektórych płytach głównych i ich konstrukcjach, ale jest to bardziej taki troszeczkę chyba według mnie pizz niż faktycznie coś, co można osiągnąć. Oczywiście na niektórych platformach się to sprawdzi, ale na większości no, różnica będzie znikoma. No ale jak ma urwać 2 stopnie, to czemu w sumie nie? Szczególnie on jakoś bardzo nie hałasuje. Podstawa blokopompy czysta mieć, w środku finy cienkie, przez które przepływa nam ciecz i schładza, odbiera ciepło z nadpodsora i dostarcza do radiatora, gdzie jest schładzany przez te dwa nowe 120 mm wentylatory. Są to Arktyki P12 PWMA RGB 120 mm, pracujące w zakresie prędkości od 200 do 1800 obrotów na minutę. Łożyska Fluid Dynamic, przepływ powietrza 48 CFM, ciśnienie statyczne 1,85 mm H2O. I każdy z wentylatorów. Są mleczne, takie półprzezroczyste łopatki, wyposażone w 12 diod, które są tutaj w środku naokoło rotorów. I to one, luminując, rzucają światło na te łopatki, które jest rozprowadzane po całej powierzchni i wygląda, raczej może to wyglądać fajnie, to też sprawdzimy. A wracając do pompy, pracują ona z prędkością od 800 do 2000 obrotów na minutę. Mocowanie samego chłodzenia jest banalnie proste na płycie głównej, czy to na platformie. Pod Intela, czy to na platformie pod AMD. Pod AMD, dodatkowo, chcę Wam pokazać jedną rzecz, którą mają też wersję tego chłodzenia bez podświetlenia RGB, a mianowicie przesunięcie, czyli tak zwany offset dla procesorów Ryzen 3000 i 5000 całej serii. Dlaczego? Ponieważ w tych procesorach rdzeń nie jest idealnie na środku. PCB procesora, tylko jest lekko przesunięty w prawo. Zamontowanie chłodzenia właśnie z takim offsetem pozwala nam zcentralizować, czyli wyśrodkować dokładnie sam punkt centralny tego chłodzenia nad rdzeniem, czyli jest to Troszkę przesunięte o 2 mm. Tutaj mamy dwie dziurki na tych szynach montażowych, rozpórkach montażowych. Pierwsza dziurka od zewnętrznej strony tutaj, i od wewnętrznej strony tutaj to jest do normalnego montażu. Jeżeli zamontujemy te podłużnice, te rozpórki w dodatkowych dwóch otworach, które zrobił Arctic, to wtedy cały blok nam się lekko przesunie. Nie będzie tak zamontowany jak wcześniej, tylko lekko nam się przesunie w tą stronę i będzie centralnie nad rdzeniem procesora. Więc to teoretycznie ma poprawić te warunki termiczne procka o jakieś 1 do 2 stopni, może w porywach do 3, jeżeli trafi nam się gorąca sztuka procesora, która ładnie na to zareaguje. I RGB, blokopompa nie jest w ogóle poczytana, podświetlane są tylko dwa 120 mm wentylatory na naszym radiatorze. A jak są podświetlane? A proszę bardzo. Możemy sobie oczywiście customizować efekty tego RGB, tego podświetlenia, ale to wszystko zależy od tego, jakim softem dysponuje nasza płyta główna i jakie efekty tam znajdziemy. Ja korzystam akurat z zewnętrznego kontrolera, ponieważ moja 470 nie ma wyjścia na ARGB, czyli trzypinowego wyjścia na RGB, więc musiałem podpiąć zewnętrzny kontroler. Także nie przyglądajcie się efektom, tylko popatrzcie bardziej na jakość świecenia, na jakość diod, co sobą reprezentuje to chodzenie. Powiem Wam, że podświetlane jest tylko środek rotora, czyli diody są umieszczone naokoło rotora w środku. Jak zresztą widać te świecące punkciki naokoło kręcącego się środka. I powiem wam, że całkiem sensownie to wygląda. Ten, to światło jest tak ładnie rozpraszane przez jasne łopatki mleczne, w sumie takie łopatki tych wentylatorów. Całkiem sensowna jakość. Dużo jest tych diod naokoło rotora, więc efekty przejścia powinny być całkiem płynne. No, bardzo ładnie to wygląda. Jak widać na załączonym obrazku. Także RGB jak najbardziej ok. Oczywiście jakąś przeszkadza może sobie wyłączyć. Niektórzy się ucieszą, tak jak powiedziałem, blokopompa pompa nie jest podświetlana. Prawie 15 minut testu. Za nami temperatura otoczenia 22,2 stopnia Celsjusza. 22,4 stopnia Celsjusza. I procesor pracuje oczywiście na ustawieniach stokowych, bez żadnych włączonych futerów w biosie, tak jak bios sobie ustawi stokowo. Podobnie wentylatory i pompa. Bloko pompa z tego chłodzenia IO. Maksymalna temperatura TDI to jest 83,9 stopnia Celsjusza przy najcieplejszym rdzeniu 79,8 stopnia Celsjusza. Więc uważam, że bardzo słusznie, jak na 5800X, który nie jest chłodnym procesorem, no i na tylko albo aż tylko. 240 mm A co prawda grubsze, bo Arctic robi to fajnie, bo robi grubsze chłodnice, ale no 240 jest 240, więc tutaj ta powierzchnia odprowadzenia ciepła z radiatora nie jest taka duża jak w wyższych modelach. v automatyczny w BIOSie maksymalnie 1,464, ale przeważnie w granicach 1,368 do 1,4 V. Wentylator razem z pompą pracują na 1800 obrotów na minutę, tak plus minus. Więc całkiem sensowne temperatury z tą 240 ma nasz Ryzen 5800X. Skoro już wiemy, jak chłodzi, a chłodzi całkiem nie najgorzej, e, to pomówmy o plusach i minusach. Zacznę może od minusów. E, po pierwsze, ale to już tak na siłę, na siłę, na siłę brak podświetlenia RGB w blokopompie. Może już nie mieli miejsca, żeby to tam zmieścić, a może stwierdzić, że wentylatory wystarczą. Dla innych ok, dla innych nie ok, ale jakby, jak już robią set ARGB, no to wydaje mi się, że blokopompa też powinna być podświetlana. Szczególnie, że to oczywiście można wyłączyć i nie korzystać z efektów e, tego podświetlenia. Po drugie, 240, pomimo tego, że gruba i fajnie chłodzi jest w stanie schodzić większość podsorów, to na pewno nie na przykład do 5950X od AMD i na pewno nie do 12900K KF od Intela. Zdecydowanie te dwa procje są zbyt gorące, żeby 230 mogło je schłodzić nawet bez OC. A jak myślimy o OCE naszych procesorów, no to już zdecydowanie trzeba wybrać Arktika w rozmiarze 280, a najlepiej 380, jeżeli dysponujemy taką obudową, do której to się zmieści, albo nawet 420, tylko jeszcze nie ma wersji 420 mm od Arktika z RGB, a RGB, więc musimy kupić po prostu blackouta, czyli nie No ale no. I trzecia rzecz, która mnie maksymalnie irytuje w Arktiku, co prawda już znam na pamięć system montażu i wiem jak to zamontować na każdym sokecie, natomiast dla takiego kowalskiego może być to problem, ponieważ nie ma instrukcji obsługi takiej obrazkowej, składanej, rozkładanej w jakiejkolwiek formie, czy plakatu, czy książeczki, po prostu jest karteczka z QR-kodem. Ja wiem, wiem, że żyjemy w XXI wieku, ale czasami szybciej, wygodniej, sprawniej przewertować, czy też obrócić plakat i na drugą stronę i zobaczyć, jak to się montuje, niż skanować QR-kodem, wyświetlać na komórce, później co chwila włączać z tym podświetlenia telefonu, odblokowywać telefon i sprawdzać, jak to się montuje. Więc jest to irytujące. Ja rozumiem, że oszczędność, rozumiem, że mm, eko, bo nie zużywają drzew na produkcję papieru do instrukcji obsługi, no, ale chociaż taki plakat składany mogliby z jednej kace zrobić. No to dobra, ale to tak na siłę. Teraz pozytywy, bo jest ich zdecydowanie więcej, a może nie więcej, ale są na pewno ważniejsze. Wydajność, moi drodzy, jak na 240 to jest killer. To jest killer, moi drodzy. Zdecydowanie zostawia w tyle całą konkurencję. Nie tylko pod względem wydajności, ale też ceny. 360 zł kosztuje 240 w wersji z ARGB. Co ciekawe, w wersji bez RGB zwykłymi wentylatorami też kosztuje tyle samo, więc możecie sobie wybrać, którą sobie kupicie, czy z RGB, czy bez RGB. Żadna z grup wyboru nie przepłaci, bo chłodzenie kosztuje tyle samo we wszystkich wersjach, przynajmniej przy 240. Różnice w cenie się już robią troszeczkę przy wyższych modelach, czyli 280 i 360. c Wszystkie zalinkuję do sklepu Morenet pod filmem w opisie, więc możecie sobie sprawdzić i wybrać ten, który Wam najbardziej pasuje wizualnie i do Waszej obudowy, no i najważniejsze do Waszego procesora, żeby go dobrze schłodził. Fabrycznie ukryte kable, fabrycznie zamontowane wentylatory, fabrycznie pospinane wszystkie kabelki ładnie zipowane tak, że nic nie wisi. Nie, nie możemy zapomnieć jakiekolwiek kableogi. Po prostu montujemy to, chyba, że musimy zamontować na froncie obudowy, no to musimy te wentylatory przekręcić jakby w drugą stronę, żeby nie wiały na zewnątrz przez front, tylko zasały przez front do środka powietrze. Jeden, dwa kabelki, co wiecie, sterowanie pompy obrotami i ARGB. I tak naprawdę tyle. Połowa roboty nam odpada przy montażu Ajo, wierzcie mi. Czy RGB się podoba? Nie osobiście tak. Nie jest nachalne, nie jest jakoś bardzo strasznie mocno jasne. Jest takie delikatne, stonowane. Efekt, jak Wam powiedziałem podczas testów, zależy od softu, który użycie, użyjecie do wystalowania tego RGB. Natomiast same w siebie te 12 diod na każdym rotorze, każdego wentylatora, czyli razem 24 diody, robią dobrą robotę według mnie i to podświetlenie nie przeszkadza, a to jest chyba najważniejsze. No i kultura pracy. Ciche jest to chłodzenie. Zdecydowanie duży plus, cicha pompa. Nie słychać nawet tego wentylatorka, który ma chłodzić, dochładzać sekcji zasilania i ciche wentylatory, oczywiście. W teście, widzieliście na ustawieniach standardowych w BIOSie, można je sobie zdecydowanie nawet poleca, nawet trzeba skręcić krzywą wentylatorów. One nie muszą absolutnie przy procesorze na przykład 5800X, który użyłem do testów, rozkręcać się na 1800 obrotów. Zdecydowanie mogą pracować na prędkości obrotowej między 1200 a 1400 obrotów. Efekt będzie praktycznie taki sam, może jeden stopień różnicy, a będzie jeszcze jakiś. 2 dB ciszej, więc tak naprawdę nie będziemy słyszeli, że Io nawet pracuje w obudowie. Liquid Freezer 2 od Arktika, wersja 240 ARGB otrzymuje moją rekomendację. Zdecydowanie w tych pieniądzach świetne chłodzenie i wyróżnienie za opłacalność. Świetne pieniądze za tak dobre Ajo. Ode mnie to tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o Arcticu, Liquidzie, Freezerze, czy Wam się podoba, czy sami go używacie. Jeżeli tak, to napiszcie mi w jakim rozmiarze i na jakich procesorach co to chłodzenie chłodzi z chęcią, poczytam, w jakich konfiguracjach to po prostu macie zamontowane. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was Tech. Cześć!